Na rok jest nas coraz mniej. Populacja Polski się kurczy, a społeczeństwo starzeje, co gołym okiem widać i na porodówkach, i w danych GUS. Zaledwie w kilku powiatach liczba urodzeń jest większa od liczby zgonów. Mapa demograficznej zapaści i Dominika Ziółkowska. Cały czas śpię i nic więcej nie potrzeba, tylko tu laski. Pani Małgorzata Gottner niedawno urodziła córeczkę. Lilianna przyszła na świat w Kartuzach. Tutejszy szpital cieszy się dobrą sławą. Codziennie są porody? Dzień w dzień, noc w noc. Gdyby sytuacja w całej Polsce wyglądała tak jak w powiecie kartuskim, to nie mówilibyśmy o zapaści demograficznej, bo tu wciąż jest więcej urodzeń niż zgonów, a należąca do powiatu gmina Sierakowice od lat ma opinię jednej z najbardziej dzietnych w kraju. Na początku lat 1990 to mieliśmy lepiej jak Fina. Więcej się dzieci u nas rodziło. Ale nawet tu widać zmianę. Przyrost naturalny w gminie jest najniższy od 32 lat. Jeszcze gorzej jest w całym kraju. Co pokazują te grafiki? To mapa z 2012 roku. Na żółto zaznaczone są powiaty, w których przyrost naturalny był dodatni i te powiaty stanowiły wtedy większość. 10 lat później widać radykalną zmianę. Tylko w kilku powiatach liczba urodzeń jest wciąż większa od liczby zgonów. W wielu powiatach jest ponad 2, a nawet 3 razy więcej zgonów niż urodzeń. A to nie koniec. W okres reprodukcji wchodzą bardzo niewielkie roczniki, bo obecnie osoby urodzone po roku 2000 to są naprawdę bardzo małe grupy. W poprzednim roku urodziło się najmniej dzieci po II wojnie światowej. Powodów niskiej dzietności jest wiele. Niestabilna sytuacja na rynku mieszkaniowym, pandemia, wojna, wzrost kosztów życia. Wiele par boi się też zdecydować na dziecko ze względu na restrykcyjne prawo aborcyjne. Kobiety wcale nie są zwolenniczkami aborcji, ale są zwolenniczkami tego, żeby miały możliwość decyzji o tym, co zrobić. 1,5 miliona par cierpi na niepłodność, a państwo im nie pomaga, nie finansując procedury in vitro. Ale są też tacy, którzy nie chcą mieć potomstwa, bojąc się odpowiedzialności. Przewidywanie trudności, może być mniejsza odporność psychiczna na przeżywanie frustracji, na to, że jednak dziecko to nie jest tylko przyjemność. Dlatego potrzebna jest przemyślana i spójna polityka dla młodych rodziców i tych, którzy planują nimi zostać albo się nad tym zastanawiają. Nie namawianie ludzi do posiadania dzieci, ale stworzenie takich warunków, by ułatwić decyzję o posiadaniu dziecka. Coraz mniej par decyduje się też na posiadanie drugiego dziecka. Pani Małgorzata jeszcze nie wie, czy Lilianna będzie kiedyś miała rodzeństwo. Myślałam o jednym, ale no takie rozkoczne, że zobaczymy. Dla faktów Dominika Ziółkowska.